Widzisz, Mimir? Nikt nie dokonałby tego sam. Te przeszkody pokazują nam, że poradzimy sobie ze wszystkim. Czasem się kłócimy, ja i ojciec, ty i Freja, Brock i Sindri. Ale kiedy pracujemy razem, tworzymy zgrany zespół. To właśnie próba Tyra. Dzięki temu dotrzemy do Jotunheimu. Słyszałeś to, bracie? Chłopak doznał epifanii. Co to znaczy? Że mądrze mówi, że trochę się cieszy mnie. Ha! Więc świątynia miała zostać odwrócona. Patrzcie! Drzewo jest do góry nogami. A może to my? Sam już nie wiem. Chłopcze, weź nóż. No i? Co tam mamy? Chyba jakiś kamień podróży. Niech no spojrzę. Na wymiona Audhumli. Toż to kamień jedności. Wiesz, co to? Nie wiedziałem, że istnieje. To by wyjaśniało, w jaki sposób Tyr mógł swobodnie podróżować między światami i jeszcze dalej. Trzymał go. Na panelu w bibliotece Odyna. Tak. Tak, dokładnie. Teraz już rozumiem. Panel ukazywał Tyra w świecie między światami. Wiadomo, że nie wolno zbaczać ze ścieżki. Cóż... Tyr zawsze chodził własnymi drogami, jeśli mnie rozumiesz. Świat między światami. Czyli mówisz, że na malowidle Tyr zszedł z gałęzi drzewa świata i żeby trafić na sekretną ścieżkę do Jotunheimu, mamy wyjść jego ślady? Tak. O, rany. Ty naprawdę tak myślisz, co? Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Już się wami zajmuję! Chłopcze. Chodzi po głowie? Młody? To co będzie?
uważać. No dobra, szczęścia życzę. Jeśli chcesz nas wszystkich puścić w otchłań, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To twój pomysł. Szukamy własnej ścieżki, nie? Bzdura. To stąd Tyr przeszedł dalej, a Kamień Jedności go ochronił. Gotowy? Gotowy. Panowie, jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary, głowo. Mogę mieć takie mdłości bez żołądka. Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie! Coś takie... Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Tyr był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe! Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka, ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. Trochę tu pusto. Postument.
Co to? O nie! Pochłonął kamień! Wieża wchłania energię kamienia. Coś się dzieje? Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Nie, jednak to jest gorsze. Nadchodzą! Oh!
Stanęliśmy. To chyba koniec. Tak, ale gdzie jesteśmy? Wieża jest na swoim miejscu. Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak Tyr to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Paleniska Tyra. Symbol światła, które łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run? Jak teraz o tym myślę, to nie. Widzieliśmy już te runy, ale nie umiem ich odczytać. Wy to naprawdę lubicie hałasować, co chłopcy? Możemy służyć czymś jeszcze? Nie, tylko fajnie, że się dogadaliście. A, no cóż, i vice versa, chłopcze. A. Chyba trochę się zagalopowałem. Usłyszał to, co powinien i nie ma w tym nic złego. Tak czy siak, przepraszam za swoje zachowanie. Wybaczysz mi? Już to zrobiłem. Tak jak mówiłeś, dogadaliśmy się. A teraz wracajmy już do pracy, zanim się rozkleję. Nie wiem, co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku. Czekajcie, nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Ty też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko, jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi, myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri!
miałem takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A... O... To... Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował... Pokazał mi, ale musiałem... Odmówić. Muszę na chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie. Już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, nie wiem, co nas czeka, ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygody. Znowu zmierzamy do rogu. Twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Się poknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. Dobry pomysł? Nie. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowego. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna nas dziwić. Miałem sny o byciu pożartym.
Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. Jest. Młot. Gdyby dystans był mniejszy. Thank you.
gdzie Odyn ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. Niflheimu. Jest też runa podróży. Idziemy? Jak się czujesz, Mimir? Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze jest nieco lepiej. Bifrost wciąż ma moc? Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu! Idziemy do Jotunheimu! Nic nas już nie powstrzyma. Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? Jak się stąd wydostaniemy? Damy znak. Trzymaj się! Co się dzieje? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda? Nie. Coś jest nie tak. Co się z nim dzieje? Nic dobrego! Dobrze, że to koniec. Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. Się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! Freja. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna.
Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie. Ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! Miałem przeczucie, że jeśli zranię wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz, zemsta, nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Wciąż ci mało. Josta! Musisz uciekać, proszę! Nie! Przekonam go! Musicie zaprzestać walki! Ty i ta twoja magia! Nienawidzę cię! Baldurze! Synu, przestań! Proszę! Naprawimy to! Tak! Twoją śmiercią! Rod! Posłuchajcie mnie obydwa! Nie zrobię wam krzywdy, ale musicie już przestać! Rod! Myślisz, że to mnie zatrzyma? Poradzę sobie sama! Jak poradziłaś sobie ze mną? Ty samolubna wiedźmo! Nie! Myślisz, że to mnie zatrzyma? Dlaczego w ogóle się w to mieszacie, co? Przestańcie, mówię! Rod! Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj, oddychaj. To nie moja krew. Ah,
to co? Czuję to! Nagle wszystko czuję! Możemy go zranić? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczany, tak. Jemioła mu zaszkodziła. Według Freyi jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłaczę! Już niebawem to wszystko się skończy! Tam! Jeszcze nie przestawaj! Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Dość tego! Jeszcze nie przestawaj!
Czułem się tak dobrze! Ironia losu, co? Co? Kiedy wy w końcu zdejmiecie? Oh!
Wiem! Mam pomysł! Mundeum! Chłopcze? Świetnie, chłopcze! Więcej nęko. I jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców. Przestaniesz się wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam... Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie. Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam! Ale jeśli nic innego nie pomoże... Jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. Wiem o tym. Nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę twoje zwłoki po ziemi wszystkich 9 światów, a twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel. Przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał! Wszystko! Wszystko. Jesteś zwierzęciem.
Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo. Nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem już za dużo. A on? Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca. To jego zobaczyłeś w Hel. Tak wygląda bycie Bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. Chyba teraz my jesteśmy ci źli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Nie rozumiem. Wiem, że należało ją ocalić. Ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Ale on chciał ją zabić. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Zrozumie to. Chodźmy do świątyni Tyra. Ostatni raz. Ano, Jotunheim czeka. Czy Baldur coś przez nas stracił? Widać, Odyn mu wmówił, że idąc za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zdjęła urok? Magia Wanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Freji. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje.